Hello wszyscy. Kurde. Przyciszę trochę. Okej. Jeszcze raz. 3-4. Hello wszystkim. Z tej strony PG. A to jest czwarty odcinek oraz druga sesja z Undertale'a. Tak, to jestem ja. To jest mój ludzik, który nazywa się moim imieniem, ale ja nie mam takiej gęby. Mam zarost, kurde. Więc tak, co będziemy teraz robić? No, ja wiem, co będziemy robić. Będziemy dalej grę przechodzić, ale nie mam zielonego pojęcia, co się stanie. Więc hej! Tak to jest, jak się przechodzi coś na ślepo. I zaraz przy okazji, bo przypominam sobie co nieco, bo chyba to 2 tygodnie temu grałem w tą grę ostatnio, tydzień temu raczej nie mogłem się zabrać za żadnego let's playa, ponieważ no, sesja i co nie tylko. Miałem sprawdzian z księgowości, na który musiałem się nauczyć. Wczoraj był i myślę, że poszło mi dobrze, więc mogę zrobić drobną labę w tym tygodniu. Przy okazji dzisiaj też miałem iść na wykłady, ale byłem, ale pocałowałem klamkę. Zaraz wam powiem dlaczego, bo ile dobrze pamiętam, tutaj scenka była. Chociaż z drugiej strony, czy coś w ogóle... Nie, zaraz, przecież jak tego save'a wczytałem, no nie, to tam trochę coś się pozmieniało. Sprytne bardzo, a przy okazji. Zapomniałem. Google Translate, kurde! Na wszelki wypadek, jakbym się zablokował przy jakimś słówku, którego znam, ale nie potrafię przełożyć na polski. Myślisz, że jesteś naprawdę mądry, czyż nie? Pff, no pewnie. Wiesz dlaczego jestem mądry? Bo jestem PG i przy okazji ty chyba czego wcześniej nie mówiłeś. W tym świecie to zabij albo bądź zabitym. Więc mogłeś zagrać według swoich własnych zasad. Pewnie, że kurde tak! Jestem buntownikiem! Oszczędziłeś życie jednej osoby. Ha, ha, ha. Ale nie bądź taki zarozumiały. Wiem, co zrobiłeś. Zamordowałeś ją. Nie! Kurde, no... Może najpierw zaraz powiem, co on powiedział. No i wtedy zawróciłeś, ponieważ tego żałowałeś. No, z jednej strony tak, żałowałem, ale z drugiej strony mnie przeciwnik zapierdolił i musiałem wczytać poprzedniego save'a, więc zamknij tutaj mordę. Ha, ha, ha. Ty naiwny idioto. Myślisz, że jesteś tylko i wyłącznie jedną osobą z tą mocą? Z mocą, by zrekonstruować świat. Tylko i wyłącznie przez twoją determinację. Przy okazji, zaraz zobaczę OBS. Nagrywa się wszystko, okej, dobra. Umiejętność, by bawić się w Boga. Umiejętność, by zapisać! Myślałem, że jestem tylko i wyłącznie jedyną osobą z tą mocą, ale... Jak to? Czy potrafisz save'ować? Nie mogę już zapisywać i dobrze, kurde, ukradłem ci twoją moc i łyso ci! Wygląda na to, że twoje zachcianki dla tego świata nadpisały moje. Cóż, cóż. Skorzystaj z tej mocy, póki możesz. Będę cię obserwował. Zamknij ryj. Myślisz, że jesteś taki straszny? Jesteś kurde chwastem! Ciebie wystarczy, że w ogródku jak się będzie pieliło, to można ciebie wyrwać, kurde, z łatwością. O, podeptam jeszcze po tobie. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony z moich buciorów. Specjalnie założyłem takie filce, żeby tylko i wyłącznie po to, żeby twoją mordę wdeptać w ziemię.
O, i przy okazji to już też chyba wcześniej widziałem. Właśnie, jestem ciekaw, czy też dialog się zmieni z tymi dupkami, jak oni się nazywali. Papierus i Nes, tak? Czy Snes raczej. No. Oki. No więc tak. Jeżeli dialog będzie ten sam, to powiem wam co chciałem wcześniej powiedzieć. Ale nie wiem, wszystko wygląda na to, że będzie to samo. Ta, nie przestraszycie mnie, ja kurde creepypasty straszne czytam. I śmieję się z tych słabych. Dobra, nieważne, chyba będzie to samo. Jeżeli najwyżej coś innego powiedzą, o ile dobrze będę pamiętał, to dobra, więc dzisiaj byłem i pocałowałem klamkę, no nie? Ponieważ niby tam teraz zajmują się pracami końcorocznymi czy coś takiego dla tych, co tam kończą studia i muszą jeszcze taką pracę zrobić, memuar czy coś takiego. Nie wiem, jak to po polsku się wymawia. Dobra, wygląda na to, że twój dialog jest do tej pory taki sam, więc dobra. Mogę to A mogę pominąć? Cholera, 2016 rok i nie można pomijać cutscenek, no proszę. Chyba, że jakoś ja nie wiem, jak to się robi. Escape. Ja pierdolę! Wyszłem z gry niechcący! Oh my god! ZW. Okej, więc mniej więcej wróciłem do punktu wyjścia i kiedy znowu z tym chwastem gadałem, to powiedział mi, że ten, obwiniał mnie o to, że zabijałem te potwory, które... O, chwila. Potwory, które mnie atakowały. Nawet wymieniał ich imienia. I trochę żałuję, że nie nagrywałem w tym momencie, ale ta. Ale kurde, z drugiej strony... Niech zamknie mordę do jasnej cholery. One mnie atakowały, a ja miałem prawo się bronić i tyle. Więc niech spierdala, debil. A, czy pomyślałeś o ich rodzinach i tak dalej? A czy oni, kurde, myśleli o swoich rodzinach, atakując mnie? Mam prawo się bronić. Tak będę, kurde, robił. Przy okazji, Piciu się napije. I tak, wracając do tego, co chciałem powiedzieć wcześniej. Ale niestety zostałem brutalnie przerwany. Więc tak. No, te całe teraz prace końcoworoczne, czy jak to jest, są. Chociaż z drugiej strony to jest dziwne, bo we wrześniu. Nie, nie we wrześniu. W październiku czy coś takiego też był taki dzień, w którym nauczyciele się tylko i wyłącznie tym zajmowali, ale nie zrobili czegoś takiego, że był cały dzień wolny, no nie? Z drugiej strony, no zgaduję, że może największy napływ ludzi jest w grudniu. Chociaż z drugiej strony, co by nie miało sensu, ponieważ jakby to powiedzieć, no w grudniu też są inne egzaminy. To jest dziwne. Ale hej, być może tam... Ja tam nie wiem. Może to jakoś działa na swój... Na swoją... Jakiś swój sposób. Ale to, co mnie wkurzyło, to to, że... Wcale nawet nam... Żadnej informacji nie dali. Zwykle to przynajmniej jakiś SMS przyjdzie, że... Ten i ten... psor nie dają tego i tego dnia lekcji, więc kurde, siedźcie w domu i nie przychodźcie, bo jak nie, to pocałujecie klamkę, tak jak ja to zrobiłem dzisiaj. A nawet kurde, tego nie było. Ja pierdzielę, ta szkoła jest naprawdę ekspertem w sprawach organizacyjnych. Tak samo jak ten... jakieś 2 tygodnie temu złożyłem moją propozycję stażu, no nie? I 2 tygodnie, już kurde, drugi tydzień czekam na odpowiedź. Będę musiał tam się zaprezentować i przypomnieć o sobie chyba. Ta szkoła właśnie ma taki ten... z taką renowę, że nie potrafią w ogóle... Dobra, mogę chodzić. Nie potrafią w ogóle ten...
Tak, wiem, wiem. Mam mu się pokazać, tak, okej, niech będzie. Zobaczymy, jeszcze się zastanowię. Okej, spadaj. Teraz zapiszę! Wygoda tej lampy... A, nieważne. Jestem zdeterminowany do jasnej ciasnej. Ty byłeś tam, za mną, jak... Nieważne. Teleportujące się kurde szkielety. Chwila. To wędka... przyklejona do ziemi. Tak. Na jej końcu jest zdjęcie dziwnie wyglądającego potwora. Zadzwoń do mnie, to jest mój numer. Zdecydowałeś się nie dzwonić. Ale to ja jestem kurde graczem i ja powinienem decydować. Przestań za mnie decydować, co mam robić. Głupia gro. Jak ja chcę zadzwonić do niego, to powinienem zadzwonić. Tak przy okazji, mam krótkofalówkę? Nie, nie mam już. Okej. Okay. Zapomniałem. Wezmę ciebie. Item. To był chyba ekwipunek. Item. Zaraz, zobaczymy stat. Atak 5, dobra. A kilka sobie zostawię, kto wie. Po to, żeby... Jego szczek jest gorszy niż jego ugryzienie. Okej. Więc tak jak mówiłem o... Undynę. A i przy okazji Google Translate'a sobie dam. Cholera, zasłoniło mi grę! Co w odpierdalacie? Jakąś makarenę? SNES, o mój Boże, to jest... To człowiek? Tak ostatnio nam nie mówili. Uch. Właściwie... Myślę, że to tylko kamień. Och. Ej, co to jest tam... Przed kamieniem? O mój Boże. Czy to jest człowiek? Tak. O mój Boże. SNES nareszcie mi się udało. Undynę będzie. Będę taki popularny. Chcesz być popularny, to załóż kanał na YouTubie. Ahem. Człowieku, nie przejdziesz przez tą strefę. Ja, wielki papieros, zatrzymam cię. I wtedy cię złapię. Pokebolem. I zostaniesz dostarczony do stolicy. Wtedy... Nie jestem pewien, co będzie dalej. Tak czy inaczej... Idź dalej, jeżeli będziesz... Jeżeli śmiesz. Tak, śmiem. Cóż, poszło dobrze. Nie martw się. Będę ciebie pilnował. Okej. Okay. Nie jestem pewien, czy tego chcę. Co my tu mamy? O. Ty mnie kurde zabiłeś, giń! Nie będę się pierdzielić. Co to te prezet? O, cholera. Kurwo. Ej, no co jest? Prezet. Chyba, że... Klawiaturą. A, okej, rozumiem. Czyli dwa razy muszę wcisnąć. You must die. A, chyba już rozumiem, jak ta broń działa. O, tak działa. Spadaj, kurde. Ja mam się uspokoić, to ty mnie wcześniej zabiłeś, cholero. Do widzenia. Dziękuję za tego soczystego expa. Twoja miłość wzrosła, pewnie.
Nie jestem, kurde, Arabem. Jest jakaś narracja w tym, w tym pudełku. Obserwujesz dobrze zbudowaną stację widokową. Nie, strażniczą. To mógłbyś to zbudować, tak zastanawiasz się. To na pewno był ten bardzo sławny królewski strażnik. Notatka. Nie, jeszcze nie królewski sławny strażnik. A, chyba rozumiem. No w końcu po tej czcionce można wiedzieć, kto to... Ups, kto to zrobił. Nie ruszać się. Czy coś się ruszyło, czy to moja wyobraźnia? Mogę widzieć tylko i wyłącznie rzeczy, które się ruszają. Jeżeli coś się ruszają, jeżeli coś się ruszyło, na przykład człowiek, upewnię się, że już nigdy więcej się nie ruszy. Okej. Te jego ręce ruszają się w jakiś dziwny sposób. Zaraz, mogę poczekać w takim razie? Oszczędź nie. Wiem jak! Moment, zobaczymy co będzie jak zrobię tak. Nie ruszaj się. Ila? Wygląda na to, że pies nie może niczego znaleźć. Spróbuję jeszcze raz. Czy to teraz ruszy się tym razem? Okej. Czyli jak ten, jak te pociski i takie tam rzeczy są niebieskie, to znaczy, że to nic nam nie zrobi. Czy to ruszy się tym razem? I co, i to wszystko? Okej, jako że nie straciłem dzięki tobie ani trochę HP, to pogadam z tobą. Czek. 6 atak, 1 obrona. Bardzo łatwo ekscytuje się ruchem. Hobby. Wiewiórki. Ja tam... Wiewiórki są spoko, ale żeby to było moje hobby. Pogłaskałeś. Co? Zostałem pogłaskany. Ja pierdolę, czy on dostał jakiegoś ataku epilepsji? O, mogę go ten. Masz, giń. Coś mnie pogłaskało, coś co się nie rusza. Będę potrzebował trochę psich smakołyków za to. I co, i to wszystko? Dzień dobry, czy ktoś tu jest? Nie? Czy wy dwoje bawicie się moim kosztem? Bardzo zabawne. Ktoś palił? Żarcie dla psów? To ty! Duży koleś, czy to ty? No dalej. Cóż, to nie jest ten duży szkielet, jest za duży. Za głośny. Kimkolwiek jesteś, przestań. Kropka, kropka, kropka. Chyba już wyczerpałem jego opcje dialogowe. Zadzwonię może z 10 razy, tak dla pewności. Dobra, wystarczy. Kurde, ja pierdzielę, palenie powoduje raka płuc. Nawet nie wiedziałeś o tym? Kto ty jesteś? A, SNES. Hej, tu jest coś ważnego do zapamiętania. Mój brat ma bardzo specjalny atak. Jeżeli zobaczysz niebieski atak, nie ruszaj się i to cię nie skrzywdzi. No, ja już do tej pory przekonałem się, co te niebieskie rzeczy robią. Oto łatwy sposób, żeby to zapamiętać. Wyobraź sobie znak stopu. Kiedy widzisz znak stop, zatrzymujesz się, czyż nie? No, to zależy. Jak jacyś piesi są, no to ja zwykle wciskam gaz do dechy.
kurde, sorry. Znaki stopu są zwykle czerwone, więc wyobraź sobie niebieski znak stopu zamiast czerwonego. Proste, nie? Kiedy walczysz, myśl o niebieskich znakach stopu. Okej. Znam się trochę na tych znakach drogowych, więc... Wszędzie kurde... O! Nie, tam jest jakieś miasto na wschód. I lud. Dobra. Idziemy do miasta w takim razie. W sumie... To... Jak ty to kurde robisz, że się teleportujesz? Nie, najpierw pójdę tam w takim razie. Dzień dobry, jestem bałwanem. Chcę zobaczyć świat, ale nie mogę się ruszać. Wiem, z kim byś się dogadał. Gdybyś był taki miły, podróżniku, proszę. Weź część mnie i zabierz ją bardzo daleko. Dziękuję, powodzenia. Zostałeś część bałwana. Ale bałwany są ze śniegu i... roztopi się. Chyba, że mógłbyś mi dać marchewkę czy coś. Info. 45 HP leczy. Proszę zanieść to do końca ziemi. Mogę jeszcze jednego wziąć? Jak się miewam? Jeżeli chodziło... mówiąc ja, mam na myśli... tą część mnie, którą ci dałem. Ja pierdzielę. Muszę się ogarnąć. Jesteś taki leniwy. Spałeś całą noc. No, po to cała noc jest, żeby spać. Myślę, że to jest zwane spaniem. A, drzemał czy coś, o to chodziło. Wymówki. Oho, przyszedł człowiek, żeby cię zatrzymać. Mój brat i ja stworzyliśmy parę układanek. Myślę, że znajdziesz tą... Myślę, że pomyślisz o tej jako bardzo szokującej. No bo widzisz, to jest niewidzialne. Niewidzialny elektryczny labirynt. Kiedy dotkniesz ściany labiryntu, ta kula zaadministruje szokujący szok. Brzmi fajnie? Bardzo. Ponieważ ten ilość zabawy, którą będziesz prawdopodobnie mieć, jest bardzo mała, tak sądzę. Okej, możesz iść. 100 pierdalasz. SNES, coś ty zrobił. Myślę, że to człowiek musi trzymać tą kulę. O, okej. Ty, nie może być, ty mi dałeś odpowiedź na to. Okej, spróbuj teraz. Nie mogę obejść tego. Nie mogę wyrzucić tego. Oh my god. Zadowolony? Nieprawdopodobne, ty oślizgły ślimaku. Rozwiązałeś się tak łatwo, zbyt łatwo. Jednak następna zagadka nie będzie taka łatwa. Jest zrobiona przez mojego brata SNES-a. Będziesz na pewno nie zawiedziony, tylko zdumiony. Tak sądzę. Ja jestem zdumiony, ha ha ha. I moonwalka zrobił. Hej, dzięki. Mój brat... wygląda na to, że mój brat dobrze się bawi. Tak przy okazji. Czy widziałeś ten dziwny strój, który nosi? To dla was to jest dziwne? Ja myślę, że w tej grze to normalne. Zrobiliśmy go kilka tygodni temu na zabawę kostiumową. Nie nosił nic innego od tamtego momentu. Ciągle nazywa to jego walczącym ciałem, czyli zbroją, chłopie. Czy mój brat nie jest fajny? Nie, nie jest. Wkurza mnie, tak szczerze powiem. Czy to jest sklep?
Hot dogi sprzedajesz? Nie rozumiem, czemu one się nie sprzedają. To jest idealna pogoda na coś zimnego. Aha. Serio wy jesteście tacy... takimi debilami? Och! To jest klient! Dzień dobry. Czy chciałbyś... parę lodów? To jest zamrożony... coś bardzo mrożonego, które, co ci rozgrzewa serce. 15 golda. Pewnie. Thank you. Info. 15 HP. Zamiast żartu, opakowanie, na opakowaniu widnieje coś miłego. Dobra! Kurwa, nie... Ta śnieżka nie wygląda zbyt dobrze w porównaniu do reszty tego otoczenia. Znowu ty? Ja też myślałem o sprzedawaniu smakołyków. Chcesz trochę smażonego śniegu? Dobra. 5? Nie. Masz rację. To wciąż za mało! Ty... Chwila, co tu mamy? Wygląda na śnieżkę. Właściwie... Snodecahedron. To pewnie jakaś figura. Decahedron, czyli... dziesięciotrop... Nie wiem, zaraz. Decahedron... Słowiański mi tutaj język jakiś wyskakuje. Chwila. Decahedron. No i? Dobrze napisałem? Kurde, nawet Google Translate nie wie, co to jest. Walić to. Powiedzmy, że no... No. Dużo kątów ma ta śnieżka. O to chodzi mniej więcej. Co jest naprawdę... głupawe, bo śnieżki kątów nie mają, no chyba, że... takie spikselizowane. O, okej. Okay. Myślałem, że to jakaś bomba będzie i mnie zabije. W tym cholernym świecie nic nigdy nie jest oczywiste. Trzeba mieć się na baczności. Mogę z tobą pogadać jakoś? Nie, nie mogę. O kurde. Ej, ej, stój, stój! Ty się topisz! Dawaj! Właśnie chciałem powiedzieć, że to golfa mi przypomina. Fioletowy. Nawet jeżeli czułeś się... w potrzasku, wyjąłeś notatki i... A, to coś... No, wrzuciłem śnieżkę i coś. 2G. Tylko? Pewnie za dużo tego. Za dużo razy tknąłem tą śnieżkę, ale dobra, nieważne. Jeżeli tylko 2G mi to dało, to... Znowu będą psy?